Pani marszałek, Wysoka Izbo. Wprowadzono reformę w oświacie, która powoduje, że dzieci 6-letnie mają iść do szkół, tak jak dzisiaj mówimy, debatujemy nad tym, ale jak zwykle przy wprowadzeniu reformy przez koalicję rządzącą zapomniano o dostatecznych środkach finansowych na wprowadzenie założeń tej reformy. Szczególnie na dostosowanie szkół dla dzieci 6-letnich. Tutaj mówimy o łazienkach, o klasach, o stołówkach, o świetlicach i o samorządach. Ale samorządy nie boją się wprowadzenia tej reformy. One by chciały, tylko że wiadomo, finanse nie pozwalają. Ja tak patrząc na te slajdy i na to, co Państwo dzisiaj pokazywaliście, nie wiem, gdzie są te kolorowe klasy, nowoczesne stołówki, ale to tylko na tych slajdach i może tylko w wybranych szkołach. Za chwilę nie tylko dzieci starsze, ale i dzieci 6-letnie nie będą miały gdzie się uczyć, ponieważ będą dowożone po kilkadziesiąt kilometrów do szkół ze względu na ich likwidację, szczególnie na terenach wiejskich i może nie tylko, ale w całym kraju naszym. W wielu miejscowościach, w wielu miejscach 6-letnie dzieci rozpoczynają naukę już teraz, w godzinach popołudniowych i te lekcje trwają od 16 do 17. Pytanie, czy taka nauka jest bezpieczna, a co ważne, jak w takich warunkach małe dzieci mają efektywnie zdobywać wiedzę? Gdzie Państwo z ministerstwa przeprowadziliście ankietę mówiącą o zadowoleniu rodziców z posyłania 6-letnich dzieci do szkół, jeżeli w większości, jak się rozumie, duże niezadowolenie z wprowadzonej reformy wśród rodziców, z informacji, jakie docierają do nas, wynika, że jest to tylko 20% rodziców zadowolonych z wprowadzenia tej reformy, a gdzie reszta? Czy ministerstwo wie, dlaczego ostatnio nastąpił spadek 6-letnich dzieci w pierwszych klasach? Ministerstwo może nie widzi, ale sami rodzice są przekonani, że popełnili błąd z wprowadzaniem dzieci do pierwszej klasy, z posyłaniem i wprowadzeniem tej reformy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.